Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo. W tym miesiącu wszystkie filmy poświęcone będą robieniu zakupów w second handach i ogólnie rzeczą z second handów, dlatego że jest second hand September, czyli miesiąc właśnie, gdzie bardzo jakby promuje się rzeczy i modę z drugiej ręki. I tak jak wspominałam w poprzednim filmie, dzisiejszy film poświęcony będzie temu, jak rozpoznać dobre jakościowo ubranie. I jak zawsze na początku każdego filmu moja prośba, jeśli Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę i jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie, to zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Jeżeli macie coś do dodania, jakieś Wasze tipy, to podzielcie się też w komentarzach na dole. I mimo, że tak jak wspominałam na początku, i ogólnie ten miesiąc będzie poświęcony zakupom z drugiej ręki, to o czym powiem dzisiaj, moim zdaniem pomoże Wam też, nawet jeżeli robicie po prostu w sieciówce zakupy, dlatego że rzeczy rzeczą w sieciówkach są nierówne i niektóre rzeczy są lepszej jakości, a niektóre są gorsze i mam nadzieję, że po tym filmie będzie Wam łatwiej je rozpoznać. Wszystko, o czym będę dzisiaj mówić, o ile będę w stanie, postaram się Wam pokazać przykłady po prostu tego, o czym mówię, bo czasem po prostu co innego jest posłuchać, a co innego jest zobaczyć. Najlepiej by było, jakbym mogła, wiecie, Wam przez kamerę jeszcze dać pewne rzeczy dotknąć, no ale niestety się nie da. Więc mam nadzieję, że chociaż wizualnie będziecie w stanie zrozumieć, o czym dokładnie mówię. I pierwszy punkt, od którego zacznę, może być taki dość oczywisty, natomiast jest ważny i ja zauważyłam przynajmniej tutaj, w Stanach, bardzo wiele osób w ogóle nie zwraca na to uwagi i dla mnie to jest dość szokujące, ale doszłam do wniosku, że może po prostu są osoby, które nie wiedzą, na co patrzeć. I mówię tutaj o tym, jak dana rzecz układa się na wieszaku i na ciele. Bo czasem jest tak, że coś na wieszaku wygląda średnio, założycie to i wygląda rewelacyjnie i odwrotnie. Czasem coś na wieszaku prezentuje się super, natomiast założycie to w przymierzalni i wygląda koszmarnie, albo jeszcze co gorsze, wygląda fajnie, wypierzecie to raz i po prostu kompletnie traci swój fason. Jedna rzecz, o której warto wiedzieć, zwłaszcza jeżeli robicie zakupy w sieciówkach, i dlatego jakby robienie zakupów w second handach tutaj jakby macie pewną przewagę. Jeżeli idziecie, kupujecie rzeczy w sieciówkach, to one bardzo często, te tkaniny potraktowane są substancjami chemicznymi, które powodują, że tkaniny te lepiej wyglądają na wieszaku, że się nie gniotą i dobrze się układają. Natomiast po tym, jak wypierzecie tą rzecz po raz pierwszy, to ona kompletnie traci swój fason, już na przykład tkanina nie jest tak sztywna i tak dalej. Sztywna w dobrym oczywiście tego słowa znaczeniu. No i to jest coś, o czym warto pamiętać, robiąc zakupy w sieciówkach. Natomiast jak robicie zakupy z drugiej ręki, to macie tą przewagę, że ta rzecz już była prana najprawdopodobniej, więc jakby nie będzie tego elementu zaskoczenia. Natomiast warto się przyjrzeć temu, czy coś nam gdzieś nie odstaje tam, gdzie nie powinno, czy coś się nie przekręca. Przyjrzyjcie się temu, jak się szwy układają, czy one tam, gdzie powinny być prosto, są faktycznie proste. I oczywiście najlepiej zrobić to po prostu na sobie, tak? Dlatego tak ważne jest mierzenie rzeczy po prostu za każdym razem. Wiem, że powtarzam to jak mantrę, ale dzięki temu naprawdę unikniecie po prostu nieudanych zakupów. Więc przyjrzyjcie się też ubraniom właśnie pod takim względem, bo czasem nam coś się podoba i łatwo jest przeoczyć właśnie to, że nie do końca się układa, tak? Jeżeli nam coś odstaje, na przykład jeżeli to są spodnie i gdzieś tam zamek się źle układa, coś nam odstaje, coś się roluje i tak dalej, jeżeli robi to w przymierzalni, to będzie to robić też potem i warto na to zwrócić uwagę. Naprawdę nie warto jest kupować rzeczy, które na Was źle leżą. No chyba, że to są rzeczy, które gdzieś tam wiecie, że będziecie przerabiać i na przykład, nie wiem, zwężać albo coś. Poszerzać jest trochę trudniej. Nie zawsze, nie ze wszystkim się da zwęzić łatwiej, aczkolwiek nie wszystko też. Druga rzecz, którą warto jest obejrzeć i to jest naprawdę coś, co da nam bardzo dużo informacji o tym, jakiej jakości jest wykonanie danej rzeczy,
to są szwy. Dlatego wywińcie sobie po prostu, jak patrzycie na coś, się zastanawiacie, czy chcecie to kupić, czy to jest dobrej jakości, czy Wam posłuży i tak dalej, wywińcie sobie to na drugą stronę. I pierwsza rzecz, której warto się przyjrzeć, to czy szwy są proste, czy krzywe. No i jeżeli sobie wezmę, mam tutaj dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest koszula z Zary i druga rzecz to są spodnie, wywinam je na drugą stronę, żeby móc tutaj się przyjrzeć. To są spodnie marki Philip Lim. No i jest to oczywiście marka nie designerska, super luksusowa, no ale jest to już marka w jakiś sposób luksusowa. Więc będę sobie patrzeć i porównywać i oczywiście pokażę Wam przebitki tego wszystkiego. No i pierwszy szef, na który patrzę, to jest szef, który jest taki po prostu prostym ściegiem. Nie znam się, słuchajcie, na rodzajach szwów, więc jeżeli mówię jakieś bzdury, jeżeli chodzi o jak coś wygląda, jeżeli chodzi o szwy, to proszę Was, napiszcie mi ewentualnie, jak to się nazywa, czy coś, ale wiecie, jakby znam pewne rzeczy z doświadczenia, natomiast niekoniecznie wiem, jak się nazywają. W każdym razie, no i patrzę sobie tutaj na wykończenie kołnierzyka tej koszuli z Zary i widzę, że ten szef to jest taka fala. Czyli on nie jest zbyt prosty, w związku z tym robione to było na szybko. No i tyle. Druga rzecz to jest, jak patrzymy właśnie na te proste takie przyszycia, prosty ścieg to się chyba nazywa, to jak bardzo jest gęsty. Im jest gęstszy, tym znaczy, że użyto więcej nici, a jakby jeżeli mówimy o taniej produkcji, to koszty się tnie wszędzie, gdzie tylko można, więc szwy będą mniej gęste, będą bardziej rzadkie, i dłuższe będą, jakby te, jak się przyjrzycie, to one będą dłuższe, dlatego że mniej widać błędy i mniej widać kiepskiej jakości przyszycia na takich właśnie prostych szwach, jeżeli one są, jakby ta nitka, którą widzicie, jest dłuższa. Jeżeli szwy są bardziej gęste, to bardziej widać, jeżeli zrobione jest to krzywo. No i to jest pewien wyróżnik, który powie nam, że coś jest jakby raczej wyższej jakości, dlatego że te firmy, które robią rzeczy droższe, stosują te ściegi właśnie, które są gęściejsze. Więc jak na przykład patrzycie na potencjalnie jakieś tam designerskie rzeczy, to może być rzecz, która Wam powie, że patrzycie na podróbkę. No i następna rzecz, oczywiście jeżeli mówimy o rzeczach z drugiej ręki, to może być gorzej to rozpoznać, dlatego że ta rzecz już była noszona. Natomiast warto się przyjrzeć, czy gdzieś się coś pruje, czy widzimy gdzieś jakieś nitki. To tutaj bardziej dotyczy się to nowego ubrania, bo jeżeli macie nowe ubranie, które wisi w sklepie i już się zaczyna pruć, to po pierwsze prawdopodobnie nici, które zostały użyte, były kiepskiej jakości. No i po drugie zostało to przeszyte po prostu na szybko i kiepsko. Więc jakby w second handzie coś może się pruć, bo może było po prostu noszone i tak dalej. Ale czasem macie, wiecie, no widać, że to, że ta rzecz jest nowa, więc warto się też temu przyjrzeć. No i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o szwy, która przychodzi mi osobiście do głowy, to jest to, jak są wykończone szwy. Czyli jak wykończona jest tkanina, o to mi chodzi. Jak mamy te elementy, gdzie tkanina, jakby mamy kawałki tkaniny, nie mam pojęcia, słuchajcie, jak to się nazywa, ale w każdym razie, gdzie jest zszyta po prostu tkanina, w jaki sposób ona jest wykończona. Ten ścieg chyba nazywa się overlock, jeżeli dobrze kojarzę, ale mogę się mylić. No i jeżeli jest rzadki znowu i jeżeli po prostu widać, że jakby tkanina się tutaj czuje, powiedzmy, że przy brzegu, gdzie przy tej koszuli z Zary to doskonale widać, to też nam mówi o tym, że ta tkanina prawdopodobnie, że ta rzecz jest no, raczej kiepskiej jakości, bo nikt nie spędził dużo czasu na to, żeby wykończyć ją porządnie. Tutaj jak patrzę na te spodnie z Philip Lim, to jest ogromna różnica w tym, jak gęsty jest ten ścieg. Też jest tak, że mamy tkaninę, która jakby nie jest
wykończona, w takim sensie ona nie jest zawinięta, żeby nie było widać tego, gdzie po prostu ta tkanina została ucięta. Nie mam pojęcia, słuchajcie, jak to się nazywa po polsku, wiem jak się nazywa po angielsku. Więc to też nam mówi, że no dobra, ta rzecz jest dobrej, lepszej jakości, ale też powiedzmy, że nie poświęcili jej aż tyle czasu, żeby ją dobrze wykończyć. Pewnie jakby była jeszcze droższa, to może wtedy byśmy to mogli tutaj zaobserwować. Następną rzeczą, która jest dość istotna i która zdecydowanie odróżnia drogie marki od tych, które robią tańsze ubrania, to są zamki. I to jest ten element ubrania, na który się zwraca na przykład uwagę, kiedy próbuje się ustalić, czy dana rzecz jest faktycznie od projektanta, czy jest podróbką, bo zamki dobrej jakości są naprawdę drogie i po prostu jeżeli ktoś robi podróbki, to najprawdopodobniej zamki użyte będą dużo, dużo tańsze. Dlatego warto jest wiedzieć po prostu, że to jest ta rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. I pierwsza rzecz, taka dość oczywista, ale czy ten zamek jest wszyty krzywo, czy jest prosto, czy gdzieś tam coś wystaje, co nie powinno, czy jak się go zamknie, to czy on się zamyka tak, że wiecie, wszystko dobrze wygląda, czy gdzieś tam, wiecie, na przykład, nie wiem, coś odstaje, mimo że w sumie nie powinno odstawać i tak dalej. Druga rzecz, jak gładko zamek chodzi, bo tanie zamki są takie, no ciężko się je przesuwa. Natomiast zamki, które są dobrej jakości, one po prostu suną tak gładko, że to jest różnica, którą od razu zauważycie. Tylko musicie po prostu faktycznie takiego drogiego ubrania, takie drogie ubranie mieć w ręce. Polecam wybranie się do droższego sklepu. Firma może nam zdradzić, czy zamek jest dobrej jakości. Oczywiście najbardziej popularna firma, która robi zamki na całym świecie, to jest firma YKK i jej zamki będziecie widzieć, po prostu jak spojrzycie sobie na ten język od zamka, to tam będzie po prostu nazwa tej firmy. Natomiast ta firma robi dobre jakościowo zamki też. Są firmy, które robią tańsze, natomiast ta firma jest najbardziej popularna. Jeżeli chodzi o zamki, które używane są przez marki luksusowe, to będą to zamki marki Riri, marki Lampo, marki Racani, jeżeli dobrze pamiętam, i marka Talon. Talon to jest marka, która robi zamki bardziej na rynku tutaj amerykańskim. I akurat właśnie te moje spodnie, których używam jako ilustrację do tego filmu, mają zamki marki Talon i one po prostu taka jakość, że ja takiej jakości zamka jeszcze w życiu nie widziałam. I to jest ważne też właśnie, jeżeli macie podejrzenia, że macie w rękach coś, co jest od projektanta, to warto wygooglać, jakich zamków dany projektant używa. I jeszcze jedna rzecz jest taka, że bardzo często na ubraniach takich dobrych jakościowo zamki będą miały wygrawerowaną albo w jakiś sposób po prostu na zamku będzie znajdowała się nazwa marki, z której ubranie kupujecie. I następna rzecz, jeżeli chodzi o zamki, to czy zamek jest wykonany z plastiku, czy zamek jest wykonany z metalu. Metalowe zamki są dużo, dużo droższe, ale są też dużo, dużo lepszej jakości, dlatego raczej nie zobaczycie ich bardzo wielu tanich ubraniach, chyba że to są zamki do kurtek, to się zdarza, ale jeżeli to są zamki przy spodniach i tak dalej, to właśnie metalowe raczej zdarzają się rzadko, dlatego że one są droższe i są oczywiście lepszej jakości ze zamki. Następna rzecz, która bardzo często podpowie nam, czy ubranie jest droższe, czy tańsze, to są guziki. Pierwsze, czemu się warto przyjrzeć, to czy te guziki sprawiają wrażenie takich jakby ciężkich, to jest złe słowo, no bo jeżeli mamy małe guziki, to one nie będą ciężkie, ale chodzi o to, żeby one nie były, jak przyjrzycie się w sensie tak na grubość, żeby one nie były super cienkie, bo super cienkie guziki to są oczywiście tańsze guziki,
i dużo gorszej jakości. Jeżeli mamy guziki na przykład, nie wiem, wykonane z masy perłowej, no to raczej wskazuje nam to na znowu ubranie, które jest droższe, dlatego że guziki z masy perłowej nie są tanie. Natomiast oczywiście powszechnie używane są guziki plastikowe i w markach tanich, i w markach drogich. No i właśnie drogie marki będą miały te guziki takie, no się wydawać, guziki porządne, będą takie ciężkie, czasem mogą być metalowe, niekoniecznie muszą być te guziki plastikowe. No i bardzo często droższe marki będą miały znowu na guzikach wygrawerowaną nazwę marki, natomiast to może być mylące, dlatego że coraz więcej super tanich marek robi to samo, po to, żebyście myślały, że te rzeczy są droższe jakościowo niż są. Jakby jest to pewna wskazówka, aczkolwiek nie zawsze, no ale jeżeli patrzymy też na wszystkie inne rzeczy, typu właśnie szwy i inne rzeczy, o których zaraz powiem, to myślę, że będziecie w stanie stwierdzić, nawet jeżeli guziki mają tam jakieś, wiecie, wygrawerowane coś. No i droższe rzeczy bardzo często mają dodatkowe guziki w zapasie. One często są przyszyte do metki, która nam wskazuje na to, jak dbać o to ubranie. Czasem, wiecie, jest to jakby jest jakiś tam osobny woreczek, w którym te guziki przychodzą, ale w każdym razie raczej w droższych rzeczach prędzej możecie się spodziewać dodatkowych guzików, aczkolwiek to też nie jest do końca zawsze prawda. No i jeszcze krótko wspomnę o napach i różnego rodzaju tego typu zapięciach. Te droższe jakościowo jakby poznacie po tym, jak gładko się je otwiera i zamyka. Tutaj znowu jakby trudno jest mi to wytłumaczyć, ale jeżeli weźmiecie sobie napę, która jest kiepska jakościowo, to będzie się ją trudno dociskało albo później będzie się ją trudno otwierało. Natomiast dobra jakościowo napa będzie, owszem, trzymała, jak ją zamkniecie, to będzie trzymała, natomiast będzie chodzić w miarę gładko. I ostatnia rzecz, która, jeżeli wszystko inne zawiedzie, to powie Wam naprawdę dużo o ubraniu i w jaki sposób to ubranie zostało wykonane, i są to metki. Zacznę od metki z logo. Te metki powiedzą Wam trochę, aczkolwiek nie dużo, ale też warto się przyjrzeć, jak te metki z logo są wszyte, czy one są wszyte prosto, czy są wszyte krzywo, jak one wyglądają ogólnie, jakie są ściegi wokół, jeżeli to są metki, które są, wiecie, jakby naszyte na tkaninę, a nie takie, które są wszyte jakby w pomiędzy szwy. Nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie na to warto zwrócić uwagę, ale clue i najważniejsza rzecz, na którą trzeba popatrzeć, to jest metka ze składem i z informacją, jak o dane ubranie dbać. Bo o ile jakby, wiecie, zrobić ładną metkę z logo, która wygląda na droższą, jest dość prosto, o tyle właśnie ta metka, która mówi Wam o składzie, zdradza, jak tanie dane ubranie jest. To jest coś, co Wam naprawdę powie, jakiej jakości to ubranie jest, gdzie powstało, czy na przykład jest to marka, która, wiecie, hurtowo zamawia z katalogów z Chin i tylko wszywa swoje metki, bo takich marek jest dużo, zwłaszcza na Instagramie. Takie rzeczy, które są właśnie tanie z Chin, z katalogów, będą miały bardzo często bardzo podobną metkę. Ta metka jest taka, zazwyczaj jest po prostu białą metką, która jest wszyta tutaj gdzieś z boku w szef i ona będzie miała, sprawiała wrażenie, że jest zrobiona z takiego jakby plastiku trochę. To będzie taki materiał, który jest taki dość szeleszczący. I na tej metce jest bardzo mało informacji, zazwyczaj jest tylko właśnie jak prać, że coś zostało wykonane w Chinach i skład ubrania, ewentualnie rozmiar, bo też się zdarza. Czasem te metki będą przypominały tak jakby tkaninę, aczkolwiek nie do końca, jak dotkniecie, to będzie, to jest taka flizelina, która ma trochę udawać, jakby była z materiału, to znów daje Wam po prostu informację o tym, że to jest tania produkcja. Jeżeli metka jest dobrej jakości, to będzie albo wykonana faktycznie z takiej tkaniny, która jest trochę jak tkanina bawełniana, jak takie płótno,
I żeby podać wam przykład, to KOS na przykład jest taką firmą, która używa tego typu metek, więc jeżeli macie coś z KOS-a, to możecie sobie zobaczyć. I to jest jeden rodzaj metki, która jest taka lepsza jakościowo, natomiast drugi rodzaj metki będzie miał taką, będzie wyglądał jak z takiej błyszczącej tkaniny. I na przykład takie rzeczy, to co mi przychodzi do głowy, co ja mam w szafie i co wam pokażę na przebiwkach, to jest Scotch & Soda. Te metki, one właśnie, ten materiał jest taki błyszczący i to jest sztuczny oczywiście materiał, natomiast widać, że ta metka jest dobra jakościowo. Czasem na przykład, nie wiem, metki, żeby z takich metek, które widziałam, na przykład metki Prady, one są robione, wydaje mi się, że z tego takiego trochę plastiku, ale on nie jest taki sztywny i nie jest taki twardy jak ten plastik, który jest używany właśnie przez, wiecie, firmy typu Fashion Nova, Shein i te wszystkie po prostu, wiecie, badziewne firmy, które po prostu robią najtańsze ubrania. I teraz jak się przyjrzycie tej metce, to co na przykład wam powie o tym, że ubranie jest droższe, to, że na tej metce będzie nazwa firmy. To znaczy, że ta metka została przez tą firmę konkretnie zamówiona, że to znaczy, że to ubranie nie jest, wiecie, wybrane z katalogu, tylko ta firma zamówiła to konkretne ubranie, dlatego że właśnie te metki, one są wszywane podczas produkcji, a nie tak jak metki z logo, że mogą być doszyte po tym, jak już dana rzecz jest wyprodukowana. Warto jest przyjrzeć się temu właśnie, jakie informacje na tej metce są podane, w ilu językach, co jesteśmy tam w stanie jakby wyczytać z tej metki, bo tak jak mówię, jeżeli to będzie super tania rzecz, to ona będzie miała tylko może rozmiar, skład, i jak prać, i będzie, że made in China i to wszystko. Natomiast metki droższej jakości będą miały informacje o firmie, oprócz nazwy to oczywiście będzie, wiecie, tam często wyprodukowano dla i tam będzie cały adres na przykład firmy. No będzie tych informacji zdecydowanie dużo, dużo więcej niż na takiej, wiecie, metce rzeczy, która jest tania. I często te metki mają też rozmiarówkę, to zależy wszystko od firmy. Dlatego jeżeli szukacie rzeczy, które są, wiecie, szperacie po second handach i szukacie perełek jakichś tam, wiecie, od projektantów, bo czasem takie rzeczy vintage zwłaszcza bardzo się zdarzają, to warto wiedzieć po prostu jak, po pierwsze jak te metki wyglądają, ale też jaka jest rozmiarówka, jakiej dana firma używa, bo na przykład jeżeli to będzie, wiecie, firma włoska typu Prada, będzie używała rozmiarówki oczywiście włoskiej, tak? Czyli zobaczycie, że rzeczy, które są bardzo małe, będą miały rozmiar 40, dlatego że rozmiar 40 włoski to jest rozmiar 36 europejski. Dlatego warto jest wiedzieć, jaką rozmiarówkę dana firma stosuje, tak? Czy używa, że to będzie, wiecie, SML, czy że to będzie 36, 38 i tak dalej. Warto te rzeczy wiedzieć. Natomiast właśnie, jeżeli szukacie czegoś tam w second handzie i znalazłyście rzecz i chcecie ocenić, czy warto na nią wydać pieniądze, no to powiedzmy, ta rozmiarówka wam dużo nie powie, natomiast jakość metki jak najbardziej. Także sprawdzajcie szwy, sprawdzajcie metki, sprawdzajcie guziki, sprawdzajcie zamki. To wam powie wiele o tym, jakiej jakości jest dane ubranie, ile pracy zostało w nie włożone i czy warto je kupić. Nie wspomniałam tutaj o wielu rzeczach, jest mnóstwo rzeczy, o których można powiedzieć. Jeżeli chcecie na przykład film o tym, który skupiłby się na przykład, nie wiem, na torebkach, jak rozpoznać dobrą jakość torebek, bo to jest zupełnie jakby inna kwestia, to dajcie mi znać na dole, bo właśnie torebki dobre jakościowo to jest też coś, co gdzieś tam jest moim konikiem, dlatego mam też jakąś wiedzę, którą chętnie się z wami podzielę, jeżeli to by było coś, co was interesuje. A tymczasem to wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!